Kotwica Kórnik coraz bliżej awansu do trzeciej ligi. W walce o zwycięstwo w Artbud czwartej lidze dalej liczy się kilka drużyn, jednak muszą one wygrywać, jednocześnie licząc na potknięcia lidera. Sprawdźmy, czy w miniony weekend komuś udało się zmniejszyć stratę do pierwszego miejsca. Granie w 29. serii spotkań rozpoczęły w piątkowy wieczór Mieszko Gniezno i Pogoń Łobrzenica. Mecz lepiej zaczął się dla przyjezdnych, którzy objęli prowadzenie już w 10. minucie, natomiast w minucie 14. mieli już dwa gole zapasu. Jest. Gospodarze do odrabiania strat zabrali się w drugiej połowie. Najpierw do siatki gości trafił Konieczny. To 20 sekund później był już remis, bo golkipera Pogoni pokonał Góralski. Goście nie spuścili jednak głów i po kolejnych dwóch minutach odzyskali prowadzenie, gdy do bramki Mieszka trafił Bazela. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. W 80 minucie dublet skompletował Konieczny, tym samym dając swojej drużynie jeden punkt. Chwilę przed gwizdkiem na przerwę padł pierwszy gol w Kórniku, gdzie Kotwica podejmowała huragan. Bramkę dla drużyny z Pobiedzisk zdobył płaskim strzałem Marcin Jędrzejczak. Taki wynik utrzymał się przez prawie całą drugą połowę, jednak w końcówce Kotwica przeprowadziła remontadę. Patryk Goliński najpierw głową skierował piłkę do siatki, a niecałe 120 sekund później, już nogą, dał liderom Artbud czwartej ligi kolejną wygraną. To drugi dublet z rzędu tego zawodnika, który znacząco przybliża Kotwicę do awansu. Remisem zakończyło się starcie w Gołuchowie. W 7 minucie prowadzenie gościom z Kępna dał po rogu Łukasz Śmiatacz. Polonia prowadziła przez 83 minuty, jednak nie dowiozła wygranej do końca. W końcowych fragmentach drugiej połowy Piotr Dolata dobrze odnalazł się w polu karnym i doprowadził do wyrównania. W ostatnim kwadransie padły wszystkie gole w Kościanie. Jako pierwsi do siatki trafili goście z Wrześni, a konkretnie Arkadiusz Wolniewicz, który dobrze zachował się na 16 metrze. Końcówka w wykonaniu Obrzanki była jednak piorunująca. Najpierw do remisu doprowadził Jakub Borowiak. A na minutę przed upływem podstawowego czasu gry Szymon Słoma zapewnił gospodarzom wygraną. Podział punktów w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowia w meczu z Tarnowią strzeliła jako pierwsza, gdy głową z 5 metra trafił Kramarczyk. W drugiej połowie po wznowieniu gry z tego samego narożnika wyrównał Jankowski. Jedno trafienie rozstrzygnęło losy meczu w Stęszewie. W 44 minucie Lipno objęło prowadzenie za sprawą gola Jakuba Budzynia, pomimo tego, że kilkanaście sekund wcześniej bliska strzelenia bramki była centra. Jak miało się okazać, więcej goli w sobotę na Trzebawskiej 15 nie padło. Wymiana ciosów w starciu Polonii Chodzież z Koroną Piaski. Lepsze nastroje po pierwszych 45 minutach mieli kibice gospodarzy, gdyż to ich zespół prowadził 2-0. Wynik po 14 minutach gry otworzył strzałem z dystansu Jakub Zbieralski. Yeah!
Przewagę Polonii podwyższył natomiast po rzucie rożnym Dawid Chmielnicki. W drugą część meczu lepiej weszli goście z Piasków, którzy po 5 minutach zdobyli gola kontaktowego, gdy z 11 metra nie pomylił się Łukasz Sierpina. Niecały kwadrans później gospodarze odzyskali dwubramkową przewagę, gdy bramkarza przyjezdnych uprzedził Zbieralski. To nie był jednak koniec emocji, gdyż niecałe 10 minut później Korona ponownie odzyskała kontakt za sprawą Jakuba Reraka. Przyjezdnych nie było stać na trafienie wyrównujące wynik, co oznacza, że to Polonia cieszyła się z kompletu punktów. Dobrą serię kontynuuje Jarota, która gdy już zaczęła wygrywać, to seryjnie. Niedzielne spotkanie lepiej rozpoczęli jednak goście z Leszna, którym prowadzenie po fenomenalnym uderzeniu dał ich najlepszy strzelec Michał Skrzypczak. Później do głosu doszedł jednak najbardziej bramkodajny zawodnik drużyny z Jarocina, czyli Miłosz Kowalski. 3 minuty po golu na 1-0 doprowadził do remisu, wykorzystując błąd golkipera gości. Natomiast w końcówce spotkania nie pomylił się w sytuacji sam na sam i przypieczętował trzecią wygraną z rzędu gospodarzy. Do ostatnich sekund o punkty walczono także w Poznaniu. Jako pierwsi do siatki trafili przyjezdni z Wągrowca, gdy Rafał Leśniewski po raz kolejny w tym sezonie znalazł się tam, gdzie być powinien. W drugiej połowie wiara Lecha rzuciła się do odrabiania strat, co przyniosło efekt chwilę przed upływem godziny gry. Mateusz Pacek był także autorem ostatniego akcentu 29. serii spotkań. W 8 minucie doliczonego czasu gry ustalił wynik meczu na 2-1 dla gospodarzy. W tabeli Kotwica Kórnik jest coraz bliżej awansu do trzeciej ligi. Teoretycznie wciąż w walce liczy się kilka drużyn, jednak lider musiałby zacząć seryjnie gubić punkty. W dolnych rejonach stawki rośnie strata drużyn z miejsc spadkowych do ekip na bezpiecznych pozycjach. W klasyfikacji strzelców Rafał Leśniewski dokonał tego, co po jesieni wydawało się mało prawdopodobne. Dogonił Bartosza Dylewskiego. 30. seria spotkań z uwagi na długi weekend zostanie rozegrana w środku tygodnia. 2 mecze czekają nas w środę, natomiast 7 w czwartek. Do zobaczenia na trybunach.